Witajcie, z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. A w dzisiejszym odcinku, tak jak widzieliście na story, Jason Tatum 2. Drugie buty Tatuma, które ogólnie uważam za fajne buty. Ja często je sobie na siłownię zakładam, ale no miały mankamenty. Uważam, że wytrzymałość przede wszystkim podeszwy zewnętrznej, przez to, że była pianka tak a la Kerry, była debilnym pomysłem. Jak będzie tutaj, zobaczymy. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie subskrybować kanał i dodatkowo pamiętajcie polubić ten film i jedziemy już z odcinkiem. Pierwsze co, to paskudny karton. Pudełko, taki bardzo vibe Westbrookowy, który bardzo mi się nie podoba, ale wyciągnijmy już buty. Pierwsze co chcę powiedzieć, to że zdecydowanie lepiej wyglądają niż na zdjęciach. Na żywo wyglądają dużo, dużo lepiej. I kiedy wy to widzicie, ja wcześniej, moja żona nagrała przebitki i mówi, że co jest ta zawsze deska, co się kręci, że kompletnie nie trzymają. A to jest taki test reakcji jej. I ona po tym już osądza, które buty będą miały dobrą trakcję, a które złą. I stwierdziła, że tej Tumy dwójki będą miały złą trakcję. No na stole nie jest to wybitne, ale nie jest też najgorsze. Tak naprawdę sprawdzimy na parkiecie. I cóż, przejdźmy do samej cholewki. Jeśli chodzi o cholewkę, no ten materiał nie wygląda na taki, który miałby przepuszczać powietrze. Tutaj może ten plaster to wewnętrznej, troszkę grubiej pleciona siateczka, może tutaj coś, ale ogólnie na za wiele z oddychaniem bym nie liczył. Czy to jest dobry pomysł? Przekonamy się tak naprawdę, bo nie chcę tutaj wyrokować. Jeśli chodzi o język, dość miękki, dość gruby, więc powinno być wygodnie. Jeśli chodzi o sznurowadła, tanie, powinny się nie rozwiązywać, więc tutaj cholewkę oceniam pozytywnie. Jeśli chodzi o podeszwę, no to podeszwa wewnętrzna Air Strubble, więc mój ulubiony system amortyzacyjny od Nike'a. Czy będzie on tutaj się spisywał dobrze? Zobaczymy. Ponieważ Strubble ma to, każdy system amortyzacyjny, że zależy od tego, jak jest zbudowana podeszwa zewnętrzna. O Jezu, i tu już wykończenie mnie drażni. Wykończenie tych butów to jest palaka, niestety. Jeśli chodzi o podeszwę zewnętrzną, no to tutaj mamy miszmasz wszystkiego. Dalej jest to ten gładki materiał, tutaj napięcie, ta pianka, która mnie już drzaźni, ale w środku wpletli też utwardzaną gumę i transparentną i zwykłą. I to na pewno przedłuży to żywotność, ale to po bokach to się zetrze. Zetrze się niestety ta pianeczka, jak to niechroniona pianka, niestety. Czy to będzie dobrze kleić? Powiem wam szczerze, nie mam bladego pojęcia. Samego takiego bieżnika, jakiegoś hairbone'a, czy tej jodełki tak zwanej, jest tutaj naprawdę bardzo mało. Jest tu bardzo dużo, zresztą widzieliście na początku odcinka, jest tu bardzo dużo różnych elementów, ale samego bieżnika nie jest za dużo. Tutaj w tych bocznych elementach niby, więc powinien hamować. Ale kurczę, nie jestem przekonany. Powiem wam, że tak sceptycznie bardzo podchodzę do trakcji tego buta. Teoretycznie amortyzacja powinna być dobra. Cena 629 zł. Czy jest to cena dobra, zła? Nie mnie oceniać. Zobaczymy, czy będą tyle warte, ponieważ 629 zł to jest prawie cena Hardenów. Nie no, trochę daleko jednak. No, brakuje. Ale jest to 100 zł więcej niż za Edwardsy, które są genialne, więc no, gdyby te buty kosztowały 5 stówek, uważam, że teraz, w tym momencie, że byłby to ciekawy pik, ale jeszcze zrobię jedną rzecz, czyli je zważę, wlatuje waga łucznik. Waga już jest, but kładziemy, ja daję mu 480. 424. Lekkie buty, lekkie, trzeba przyznać. I no wizualnie podobają mi się dużo bardziej. Dużo bardziej mi się podobają niż na zdjęciach. Tutaj od razu to mówię. Ale czy
Będą to buty genialne? Nie mam pojęcia. Jeśli utrzymałyby poziom tej Tumów jedynek, chociaż wydaje mi się, że nie będą tak, chociaż może, bo te Tumy jedynki były bardzo wygodne, ja bardzo lubię te buty, to tutaj, żeby były tak wygodne jak tamte, a dodatkowo miały troszkę bardziej wytrzymałą podeszwę i może troszkę lepszą trakcję, ja bym był ukontentowany kompletnie tym butem, ale tak naprawdę przekonamy się dopiero w ich recenzji, ale kiedy, no to jak je ogram. A jeszcze troszkę jest zaległości, ja jeszcze muszę wrzucić First Impression zaległe Pum, tych Genetic, muszę wrzucić zaległe First Impression Sabrin, tych Duck, bo chciałem zwykłe jakieś, nie te Bayou i zobaczyć, czy jest różnica i porównanie Bayou butów i zwykłych, bo uważam, że to ciekawa opcja. GT Cad Academy muszę wrzucić, bo cały czas o nie piszecie, odcinek leży, ale cały czas coś wyskakuje, tak jakoś, ach. Dobra. Z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia już jutro w niedzielę na losowaniu zwycięzcy butów Edwardsów jedynek w konkursie na 10K subów. No co, widzimy się na Twitchu, link macie w opisie, tam robię te kostiumy. Dobra, nara!